Droga Krzyżowa we Lwowie. 27 marca w środę Wielkiego Tygodnia w Wigilię Triduum Paschalnego katolicy Lwowa zgromadzili się w sanktuarium świętego Antoniego z Padwy na wspólną modlitwę podczas Eucharystii i na Drogę Krzyżową, aby prosić Boga o zwycięstwo dla Ukrainy, o sprawiedliwy pokój dla naszej ojczyzny i opiekę dla naszych żołnierzy. Mszę świętą wraz z ojcami franciszkanami na czele z księdzem Stanisławem Kawą, przełożonym ukraińskiej kustodii świętego Krzyża oraz księżmi parafii lwowskich poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Po mszy święty rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, której stacje znajdowały się wokół kościoła świętego Antoniego. Przypomnę, że wcześniej Droga Krzyżowa we Lwowie należała do tzw. tradycyjnych nabożeństw na ulicach miasta. Setki wiernych szło centralnymi ulicami Lwowa od Bazyliki Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny do kościoła świętego Antoniego. Zmiana formatu nabożeństwa nastąpiła w 2019 roku ze względu na pandemię COVID-u, a później z powodu wybuchu pełnoskalowej wojny. Нашою силою. Тебе просимо. Прислухай нас, Господи. Щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже, Єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Хліб нас насущний дай нам сьогодні. Стояння шосте. Вероніка.